Cześć, witajcie na niemalże nocnej zmianie w kopalni biznesu. Na dzisiejszym seminarium, dzisiejszym wywiadzie porozmawiamy z Violetą Kitzman, project managerem, ale też change managerem z wieloletnim doświadczeniem, znaną i lubianą w kręgach zarządzania projektami we Wrocławiu. Cześć Violeta, dzięki, że jesteś z nami. Dzięki, że przyjęłaś zaproszenie. Cześć Łukasz, dziękuję bardzo za zaproszenie. Taką tradycją w kopalni jest to, że zaczynamy od pytania, jak to się stało, że wybrałaś właśnie ścieżkę project managera, a teraz change managera? Skąd taki pomysł? Wiesz co, tak naprawdę ja nigdy nie planowałam, żeby zostać ani project managerem, ani change managerem. Tak po prostu wyszło. Z czasem, jak zaczęłam zarządzać projektami, spodobało mi się to i tak krok po kroku zaczęłam się rozwijać w tej roli. Ja świeżo po studiach wyjechałam z Polski i tej teorii i praktyki zarządzania projektami, ale też zarządzania zmianą, bo to jest ten obszar, w którym się specjalizuję, uczyłam się w Londynie. Tam zaczynałam od prowadzenia projektów w obszarze ochrony zdrowia, później był transport, local government też, gdzie wdrażaliśmy razem z zespołem model pracy zdalny, jeszcze zanim on został wymuszony tą sytuacją pandemiczną. No a teraz w swojej obecnej roli mogę już się skupić na tym obszarze, który jest bardzo bliski mojemu sercu, czyli zarządzanie zmianą. No właśnie, bo zarządzanie zmianą jest tematem naszego dzisiejszego spotkania. I tak się zastanawiam, gdzie to zarządzanie zmianą się znajduje? Czy to jest ta techniczna, czy może ludzka część zarządzania projektami, a może jeszcze zupełnie inne miejsce? Wiesz co, zarządzanie zmianą to przede wszystkim jest przygotowywanie ludzi do tego, co nadchodzi, czyli to jest zdecydowanie ta część ludzka. Natomiast oczywiście my tutaj używamy różnych narzędzi, ale zdecydowanie, jeżeli chodzi o taką definicję zarządzania zmianą, to co robimy w tym obszarze, to jest przeprowadzanie ludzi przez proces zmiany, to jest przygotowanie ludzi do tego, co przynosi projekt. Bo no, projekt przede wszystkim skupia się na dowiezieniu jakiegoś produktu. Realizując projekty, takie główne pojęcie, z jakimi się spotykamy w zasadzie na co dzień w tym zawodzie, to są nasze deliverables, to jest nasza critical path, to jest Gantt chart. Natomiast w zarządzaniu zmianą tutaj mamy ludzi, tutaj mamy budowanie świadomości tej zmiany, która przychodzi, tutaj mamy budowanie zaangażowania w zmianę. Tutaj mamy gorsze dni. Gantt chart nie ma gorszych dni. Gantt chart nie musi rozumieć. Przyjmie to, co w niego wrzucisz. Natomiast ludzie są troszkę bardziej wyrafinowani, mają potrzeby i potrzebujemy pomocy w tym, żeby do zmian się przygotować i móc sprawnie sobie w nich poradzić. Czyli jeżeli dobrze rozumiem to, co mówisz, to jest trochę taka część wspólna mimo wszystko, gdzieś tam pomiędzy wiedzą techniczną znowu, a pomiędzy pracą z ludźmi bezpośrednio, tym leadershipem. No dobra, ale jak zauważyłaś, mamy w projekcie Ganta, mamy terminy, deadline'y. Ile zarządzania zmianą potrzeba, żeby projekt dostarczył w zasadzie stabilne rozwiązanie? To jest dobre pytanie i ja odpowiem może tutaj trochę wymijająco, bo to zależy. Natomiast ja mam nadzieję, że będę mogła dzisiaj jeszcze powiedzieć o takim jednym narzędziu, które myślę, że jest bardzo wartościowe z perspektywy zarządzania zmianą i zarządzania projektami, które trochę pomoże nam te widełki definicyjne tutaj zawęzić, jeżeli chodzi o to, ile tego zarządzania zmianą potrzeba, żeby projekt dostarczył to stabilne rozwiązanie, na którym nam zależy. Natomiast to, co jest istotne, to, co bym chciała tutaj podkreślić, jeżeli chodzi o to, ile zarządzania zmianą potrzebujemy na projektach, to przede wszystkim to nie jest tak, że my na każdym projekcie musimy wyskoczyć z całą naszą narzędziówką i przeprowadzić ten proces od A do Z, odhaczając każdy kolejny element tego procesu. Każdy projekt będzie wymagał nieco innego podejścia, nieco innej strategii. I pewnie tutaj zgodzisz się ze mną, że jeżeli chodzi o zarządzanie zmianą w Polsce, to my nie jesteśmy jeszcze na jakimś szalenie wysokim poziomie, jeżeli chodzi o taką dojrzałość organizacyjną w kontekście zarządzania zmianą. My potrzebujemy jeszcze trochę czasu, żeby przynajmniej zbliżyć się do tego poziomu dojrzałości, jaką reprezentujemy w zarządzaniu projektami.
I wydaje mi się, że my teraz jako kierownicy projektów, jako change managerowie, my mamy bardzo odpowiedzialne zadanie, bo my przez swoją pracę budujemy świadomość tego, czym jest zarządzanie zmianą i w momencie, kiedy zaczniemy stosować tą samą formatkę do każdego kolejnego projektu, to możemy bardzo łatwo przede wszystkim zrazić do, może nie do siebie, ale do change managementu osoby decyzyjne w tej organizacji, osoby, które chcielibyśmy mieć po swojej stronie, żeby zaadoptowały, pomogły nam zaadoptować tą zmianę w organizacji. Jeżeli będziemy tego zarządzania zmianą robić za dużo, robić rzeczy, które nie są tak naprawdę potrzebne dla danego projektu, może być to widziane jako taki overhead, jako coś, na co musimy przeznaczyć dużo zasobów, dużo energii, dużo pracy, a efekty może nie są takie, na jakich by nam zależało. Natomiast z drugiej strony też te osoby, na które dana zmiana wpływa, będą patrzyły, no, może nie do końca pozytywnie na to, co my robimy. I to, co jest ważne, żeby podkreślić tutaj, to, że jednym z takich elementów, dla których wdrażanie zmiany w organizacji jest trudne, to jest historia zmiany, taka negatywna historia zmiany, te doświadczenia, które ludzie mają po wcześniejszych projektach i to, w jaki sposób my przeprowadzimy dany projekt i daną zmianę, będzie miało wpływ bezpośrednio na to, jak te osoby będą to zarządzanie zmianą odbierały. Więc naprawdę musimy tutaj dbać o to dostosowanie. Z jednej strony chciałbym się z tobą nie zgodzić, bo to podniosłoby naszą oglądalność. Z strony rzeczywiście jest tak, że to zarządzanie zmianą to jest coś, co w polskich firmach dopiero raczkuje, dopiero pojawiają się takie pozycje. Rzeczywiście czasem się nazywa communication manager, czasem już wprost change manager. I bardzo często jest to mimo wszystko gdzieś tam władowane w project managera. W związku z tym takie pytanie, tak wspomniałaś o tym, że project manager jest odpowiedzialny za to, żeby budować tą świadomość zmiany, ale jak to robić mądry, żeby to nie był właśnie overhead, żeby to nie było coś, co zakopie projekt, na przykład przesunie termin, będzie dodatkowym kosztem. Jak pokazać rzeczywiście wartość zarządzania zmianą? Co taki project manager powinien zrobić w kontekście właśnie zarządzania zmianą? Wiesz co, ja myślę, że takim najistotniejszym tutaj aspektem na samym początku realizacji projektu to jest określenie tego, jaki ta zmiana będzie miała wpływ na organizację, na jakie grupy, na jakie zespoły, jakie są potrzeby w tym obszarze i dostosowanie tego, co robimy, do potrzeb organizacji, bo my bardzo często, wydaje mi się, nadal patrzymy na cele projektowe jako na te właściwe cele, do których my dążymy. Natomiast cele projektowe i cele biznesowe to są dwie zupełnie różne sprawy. Więc bardzo istotne z perspektywy project managera jest zrozumienie tego, co my tak naprawdę chcemy osiągnąć tym projektem, jakie efekty my chcemy uzyskać, bo projekt, zgodnie z moim rozumieniem i z tym, jak ja zawsze do projektów podchodzę, dostarcza określony produkt. Natomiast sam produkt nie jest w stanie dostarczyć nam efektów, dostarczyć nam wartości, wartości biznesowej. Do tego potrzebujemy ludzi i świadomość tego, że cele biznesowe to jest to, na czym my powinniśmy się skupiać, realizując projekty, dużo zmieni według mnie. To jest dla mnie taka podstawa i taka świadomość tego, że my, realizując projekty, pracując w zawodzie project managera, my niestety musimy nosić różne kapelusze i nie zawsze mamy taki luksus pracy z change managerem i powinniśmy, jeżeli nawet sami tego nie robimy, bo wiadomo, są różne sytuacje, ale zidentyfikować te rzeczy, te obszary, na których my musimy się skupić dodatkowo do budowania produktów i określić, kto nam w tym pomoże, kto będzie najlepszą osobą do tego, żeby może pewne dodatkowe zadania przejąć. I tutaj chciałabym się odnieść jeszcze do jednej rzeczy, o której wspomniałeś, bo powiedziałeś coś takiego, że pojawiają się te role change managera albo właśnie communication managera. I ja tutaj chciałabym tylko bardzo jasno powiedzieć, bo to są takie troszkę misconceptions, jeżeli chodzi o definiowanie w ogóle zarządzania zmianą. Zarządzanie zmianą to nie jest komunikacja, zarządzanie zmianą to nie jest trening,
My oczywiście wykorzystujemy i komunikację, i trening jako narzędzia w przygotowywaniu ludzi do zmiany, natomiast to nie są pojęcia tożsame, więc jeżeli, więc sam communication manager, oczywiście to są definicje, tak, my nie wiemy co jest in scope co do tych ról, nie, ale to naprawdę chciałabym podkreślić, bo często spotykałam się z tym, że jednak zarządzanie zmianą jest sprowadzane do komunikacji, więc to na pewno nie jest wszystko, co wchodzi w definicję zarządzania zmianą. To jakbyś miała nam poszerzyć tą definicję, co byś tam jeszcze wrzuciła do tego pudełeczka? To jest określanie wpływu, jaki dana zmiana będzie miała na organizację. To jest praca z menedżerami, którzy pełnią szalenie istotną rolę w całym procesie przeprowadzania ludzi przez proces zmiany, przygotowywania ich tego. To są osoby, które są, mają tak naprawdę najlepsze miejsce do tego, żeby komunikować pewne rzeczy, żeby odpowiadać na pewnego rodzaju, no, tak naprawdę opór, który się pojawia, bo to są osoby, line managerowie, to są osoby, które znają swoje zespoły najlepiej, wiedzą z czym się muszą mierzyć, jakie wyzwania mają na co dzień. To jest praca ze sponsorami projektów, też szalenie istotna rola, tak naprawdę patrząc na wyniki badań. Taki aktywny, zaangażowany sponsor to jest czynnik numer jeden, jeżeli chodzi o sukces projektu. Więc to jest bardzo dużo rzeczy, które w ramach tego się mieszczą. To jest cały marketing związany z zarządzaniem zmianą. To jest bycie takim właśnie PR-owcem trochę tego, co robimy. I bardzo istotne poznanie i wykorzystywanie tego why, dlaczego my robimy to, co my robimy. Więc to są takie rzeczy, które, widzisz, ta definicja jest znacznie, znacznie szersza. To jest proces, to są narzędzia, ale to jest mnóstwo działań, które musimy wykonać. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która pokazuje różnicę między zarządzaniem projektami i zarządzaniem zmianą. Może teraz na chwilę zamienimy się miejscami i ja ci zadam pytanie. Jasne, dawaj. Jaka jest taka data, takie wydarzenie, jeżeli chodzi o zarządzanie projektami, która jest najważniejsza z perspektywy project managera? Taki moment, kiedy, wiesz, pojawiają się fajerwerki. No, zakończenie projektu. No jest go live, nie? Go live, więc to jest, tak, to jest taki moment, kiedy w ogóle wszyscy się cieszą, bo mamy to. Natomiast z perspektywy zarządzania zmianą, super, że to jest i tu już jakaś praca w kontekście zarządzania zmianą została na pewno wykonana. Natomiast to, że jest go live, to nie znaczy, że ta zmiana już jest zakończona i osiągnęliśmy wszystko, czego chcieliśmy i czego potrzebowaliśmy. To, że mamy już dostępne produkty projektowe, to jest tak naprawdę jeden z kroków do tego, żeby móc z tym, co mamy, pracować, żeby zapewnić, żeby ta zmiana była trwała w organizacji. Więc go live, można powiedzieć, dla projektu jest może nie końcem, bo tam mamy jeszcze kilka zadań do wykonania, ale change management trwa znacznie dłużej, więc to jest też jedna z istotnych różnic. Super. Mam pod naszym live'em już dwa komentarze. Jeden od Piotra Parysa, pewnie kojarzysz. Znany influencer w Polsce, że tak powiem. Pozdrawiam. Dzięki, Piotrze, że nas oglądasz. Że zarządzanie zmianą to jest pani Krysia z sekretariatu, jakbyś na maila o zmianie, a HR-y zrobią szkolenie. To jest zarządzanie zmianą. To się zmienia, tak. Ja naprawdę bardzo to widzę, dlatego też wspomniałam o tej komunikacji, bo jak wróciłam do Polski i zaczęłam gdzieś tam podnosić ten temat zarządzania zmianą, to spotykałam się bardzo często z tym, że właśnie zarządzanie zmianą to komunikacja i zarządzanie zmianą, no to przecież zarządzamy, mamy tutaj scope, time, tak, i cost, no to zarządzamy zmianą. Zarządzanie zmianą to nie jest change control, więc oczywiście my musimy jeszcze dużo zrobić, ale widzę, że to się zmienia naprawdę, zwłaszcza ta sytuacja, można powiedzieć, pandemiczna, wiele zmieniła w tym obszarze. Wydaje mi się, że ten temat stał się znacznie bardziej popularny i to, jak jest potrzebny, zaczęliśmy faktycznie zauważać. Dostrzegać dokładnie, przez to, że nie mamy tych codziennych interakcji, gdzie to zarządzanie zmianą działo się troszeczkę naturalnie. Teraz musimy to lepiej zaplanować. To trochę też. Kolejne pytanie spod naszego live'a. Jakich narzędzi używasz do określenia, kogo dotyczy zmiana i jak na niego wpływa? No dobrze, to przejdziemy w takim razie do narzędzia, bo to jest coś, o czym chciałam dzisiaj powiedzieć, bo zastanawiałam się właśnie z perspektywy project managera. Oczywiście zacznę od tego, że to nie jest tak, że
Bo mamy narzędzia, które są nieco inne w zarządzaniu projektami, w zarządzaniu zmianą. To wynika z tego, że po prostu skupiamy się na nieco innych aspektach dostarczania określonego rozwiązania. Natomiast to nie jest tak, że one mają taką etykietkę, że jedne są tylko dla project managera, drugie tylko dla change managera, więc tego my możemy po prostu korzystać z tego, co mamy dostępne. I jeżeli chodzi tak z perspektywy project managera, wydaje mi się, że takim najistotniejszym narzędziem, takie, które przyniesie na początku projektu największe efekty, będzie najbardziej pomocne, to jest Change Impact Assessment, czyli takie określenie tego, jaki dana zmiana będzie miała wpływ na jakie grupy stakeholderów, na jakie, to mogą być jednostki, bardzo najczęściej w kontekście biznesowym to są grupy. Więc jeżeli... Przepraszam, że ci przerwę, to narzędzie stosujemy w momencie, kiedy już projekt rozumie tak naprawdę, co się zmieni, tak? Czyli gdzieś tam po fazie planowania, w trakcie fazy planowania, gdzie to umieścić w projekcie? Wiesz co, te fazy troszkę się zazębiają, bo musimy, żeby w ogóle ruszyć z Change Impact Assessmentem, my musimy wiedzieć, jaki jest nasz future state, my musimy wiedzieć, do czego my dążymy, co my chcemy osiągnąć, jaki jest ten efekt, który chcemy zobaczyć, więc zdecydowanie musimy mieć ten input ze strony project managementu. I dopiero wtedy możemy zacząć analizować to, jaki ta zmiana będzie miała wpływ. Ale to jest ciekawe, o co pytasz, bo realizując projekt, my skupiamy się na tym, jaki jest produkt, dzielimy go na mniejsze komponenty, bardziej patrzymy na to technicznie. Natomiast w momencie, kiedy zaczynamy szacować wpływ tej zmiany, my robimy troszkę krok wstecz i zaczynamy zastanawiać się nad tym, ok, to teraz na jakie aspekty biznesowe ta zmiana będzie miała wpływ, bo ten wpływ może być wszelaki. Takie najprostsze, najczęściej spotykane przykłady to jest nowy system, to jest proces, to są narzędzia, z których korzystamy, to są nowe sposoby pracy, to jest zmiana na poziomie kultury organizacyjnej. I wydaje mi się, że tworząc business case czy tworząc project charter, my takich pytań sobie raczej nie zadajemy. Dlatego właśnie wspominam o tym narzędziu, bo ono jest szalenie istotne do tego, żeby określić, czy nie mamy przypadkiem w tej swojej wiedzy dotyczącej projektu jakichś luk, bo lepiej mieć tego świadomość wcześniej niż później. I kiedy sobie przejdziemy przez te różne aspekty, na które dana zmiana będzie miała wpływ, to wtedy porównujemy to, gdzie jesteśmy teraz. Oczywiście to musimy najpierw określić dla każdej z tych grup, które będą poddane określonej zmianie, czyli gdzie jesteśmy teraz i co musi się zadziać, żebyśmy mogli osiągnąć określone rezultaty, na których nam zależy. Więc mam nadzieję, że odpowiedziałam na twoje pytanie. No moje na pewno. Nie wiem, czy Magda jest zadowolona też z odpowiedzi odnośnie tego, kogo dotyczy, jak identyfikujemy, kogo dotyczy zmiana, ale chyba, że chcesz jeszcze coś rozszerzyć. Tak, ja mogę do tego wrócić, bo tutaj, jeżeli chodzi o analizę stakeholderów, to tak naprawdę zastanawiam się, czy ja tutaj mam jakieś konkretne narzędzie. To są bardziej rozmowy z osobami, które są liderami projektu, osoby, które są, czy osoba, która jest sponsorem projektu. I dużo informacji tak naprawdę ja dostaję z Project Chartera, jeżeli chodzi o zarządzanie zmianą, więc tam część z tych informacji jest. Natomiast oczywiście ja wiem, wydaje mi się, że wiem, z czego to pytanie wynika, bo często jest tak, że te osoby, które mamy zidentyfikowane jako nasi stakeholderzy, to może nie być pełna lista. I no, to się zdarza, takie jest życie, prawda? My na początku szacujemy i bierzemy pod uwagę to, co wiemy, natomiast w trakcie realizacji projektu może się okazać, że są też inne grupy, które powinniśmy dodać do tej swojej listy i najczęściej informacja o tym albo przychodzi skądś, bo była jakaś rozmowa i okazało się, że słuchajcie, wiecie co, jednak jest jeszcze jeden zespół, który musimy wziąć pod uwagę, albo właśnie Change Impact Assessment, spotykając się, bo to narzędzie, o którym powiedziałam, to nie jest tak, że bierzemy sobie ten Change Impact Assessment i robimy to sami jako project czy change manager, tylko tutaj musi być rozmowa, to musi być interakcja z osobami, które są zaangażowane w ten projekt, przedstawicielami poszczególnych zespołów i w trakcie tych rozmów zdarza się, że dostajemy taką informację, że no słuchajcie, a czy ten zespół jest u was na liście? I czasami się okazuje, że nie.
I to, co jest teraz ciekawe, że poprzez wykorzystanie tego narzędzia z zakresu, można powiedzieć, change management, my teraz możemy przejść do change control, bo popatrz, co się dzieje. Nagle mam dodatkowy zespół czy dwa zespoły, no to tutaj już jest ewidentny wpływ na zakres, co za sobą może pociągać wzrost kosztów, czy też wydłużony czas trwania tego projektu. Więc to fajnie pokazuje też, jak te dwa obszary się zazębiają. I to, co chciałabym tutaj podkreślić, to to, że tak wiecie, sobie rozmawiamy, że tutaj change management to project management, ale tutaj kluczowa jest integracja tych dwóch obszarów. To nie jest tak, że jeden czy drugi może nam zrealizować te rezultaty, na których nam zależy. Okej. Okay. Magda napisała, że na jej pytanie też odpowiedziałaś i że myślała jeszcze o pytaniu i o impact mappingu. Mi osobiście niewiele mówią te terminy. A to pierwsze, bo impact mapping, a pierwsze? Promienie rażenia. To też można wykorzystać. Natomiast jeżeli chodzi o ten impact mapping, to jest coś, co jest częścią change impact assessmentu. Oczywiście, jeżeli robimy wykorzystujemy taki template do analizy naszych stakeholderów, bo najpierw jest identyfikacja, później analiza, na ile oni nas wspierają, na ile niekoniecznie. Natomiast ten impact też jest częścią impact assessmentu, bo tam sobie patrzymy na to. Różne są szkoły, ale to jest też część tego narzędzia, więc bardzo elastycznie można do tego podejść, ale cieszę się, że odpowiedziałam. Okej. Czyli można powiedzieć, że takim kluczowym, nie wiem, czy dobrze to zrozumiałem, ale kluczowym narzędziem, od którego możemy zacząć de facto mówić o zmianie, jest właśnie ocenienie tego, jak ta zmiana wpływa na ludzi, ten impact assessment, tak? Tak, z perspektywy project managera wydaje mi się, że to będzie jedno z najsensowniejszych narzędzi. Tu oczywiście można by było wymienić wiele innych, natomiast wydaje mi się tak zupełnie praktycznego punktu widzenia, gdybym była w tym momencie project managerem i nie miałabym wsparcia ze strony zarządzania zmianą, to wydaje mi się, że dla mnie to by był taki najlepszy punkt startowy, żeby po prostu zrozumieć, o co chodzi, gdzie jesteśmy. Bo wydaje mi się, że teraz taka rola project managera też polega na tym, żeby wskazywać pewne rzeczy, które może nie do końca działają, co by można było zrobić lepiej. I jak określimy ten wpływ zmiany, może się okazać, że wiecie co, w sumie to jest taka zmiana, która nie będzie wymagała jakiegoś bardzo skomplikowanego podejścia, a może się okazać, że no, jednak jest duże ryzyko, że to po prostu wszystko nam nie wyjdzie, jeżeli nie podejdziemy do tego troszkę poważniej i faktycznie nie zrobimy konkretnego planu, jak te zmiany przeprowadzić, bo widać, że tu jest ryzyko, tutaj może się pojawić opór, dodatkowe zespoły pojawiły się na liście, więc wydaje mi się, że tak, że to by było takie narzędzie, od którego bym zaczęła. A czy jakieś narzędzia typu ankiety i tak dalej, to też jest wykorzystywane w zarządzaniu zmianą? Czy warto na to poświęcać czas w zarządzaniu projektem? Czy może skupić się na zakresie i właśnie jest w angielskim rozróżnienie między outputem i outcomem. Pójcie, co mamy określone w celu projektu, bo dowieść i po prostu nie robić ankiet, a ludzie się dostosują. Co jest bardziej efektywne z punktu widzenia organizacji? Jak to czujesz? Jakie masz doświadczenia? Wiesz co, ankiety, zależy do czego, dlaczego my potrzebujemy tej ankiety. Zawsze to jest to pytanie gdzieś tam z tyłu głowy, po co i dlaczego. Bo my, tak jak wspomniałam o tym, musimy być bardzo ostrożni w tym, jak my konstruujemy tą swoją strategię zarządzania zmianą. I jeżeli ankieta ma być przeprowadzona tylko dlatego, żeby ją przeprowadzić, to nie ma sensu. Ale jeżeli chcemy uzyskać jakieś dane, które pomogą nam pokierować tą zmianą albo określić, czy my w ogóle idziemy w dobrym kierunku, to jak najbardziej. Jednym z takich narzędzi, które można zastosować, to jest Change Readiness Assessment, czyli taka analiza gotowości do zmiany. Oczywiście w zależności od tego, jakie my tam sobie pytania wrzucimy, to może być też takie trochę Change Management Assessment tego, na ile nam to zarządzanie zmianą dobrze idzie. Więc zdecydowanie tak. I to jest takie narzędzie, które fajnie sprawdza się z jednej strony do zbierania danych dotyczących takiego baseline'u, czyli gdzie był nasz start, od czego zaczynaliśmy i jak to się zmieniało w
trakcie trwania naszego procesu zarządzania zmianą. Więc ja zdecydowanie polecam takie narzędzia, natomiast znowu wracam do tego, że to trzeba wszystko dostosować do specyfiki projektu. I to, dlaczego te narzędzia też się przydają, to jest pokazanie wartości zarządzania zmianą, bo często pojawiają się takie pytania, no ale co nam to da, jaka jest wartość tego, bo musimy tutaj może jakąś dodatkową osobę do tego projektu doprosić, żeby zajęła się określonymi zadaniami, czy inne osoby, które są już częścią zespołu projektowego, będą musiały przejąć częściowo te obowiązki z zakresu change managementu. I często my nie mamy takich twardych danych, a w momencie, kiedy my robimy sobie taki assessment baseline'u i później po paru miesiącach, tam zależy w zależności od tego, ile projekt ma trwać, zrobimy kolejny assessment i pokażemy, że jest zmiana, że widać różnicę, no to automatycznie tutaj wzrasta taka nasza pewność tego, że to, co robimy, ma sens. Jeżeli, że tak powiem, wyniki nam nie wyjdą takie, jakie byśmy chcieli, to też jest dla nas ważna informacja. Może się okazać, że w niektórych zespołach dużo się zmienia się pozytywnie, że zespoły są zaangażowane, że widać, że ta świadomość zmiany, ich umiejętności związane z tym, co nadchodzi, rosną, natomiast w niektórych zespołach może się okazać, że tego nie ma. I to jest bardzo ważna informacja dla change managera, bo wtedy wiem, na czym muszę się skupić. Także polecam takie narzędzia. Gosia z kolei pyta, jakie narzędzia zarządzania zmianą są najczęściej praktykowane już po tym go-life'ie, po fajerwerkach projektowych. Czym wtedy się zajmuje change manager? Tutaj znowu powiem tak, jak właśnie było to pytanie dotyczące tego, ile zarządzania zmianą, tak żeby projekt był skuteczny. To też zależy, bo fajnie mieć gdzieś tam mniej więcej w okolicach tego go live'u taką informację związaną z tym, gdzie my jesteśmy, jeżeli chodzi o adopcję tej zmiany w różnych zespołach, bo inaczej będziemy pracować z zespołami, gdzie widzimy, że jest ok. To też nie jest tak, że jak jest ok, to po prostu możemy te zespoły zostawić samym sobie, natomiast to są nieco inne techniki i nieco inne strategie. Natomiast w przypadku zespołu, gdzie widzimy ewidentnie, że jest opór i że coś nie idzie, no to wtedy możemy na przykład zorganizować takie focus grupy, spotkać się z przedstawicielami takiego zespołu i w taki, no można powiedzieć, trochę nieformalny sposób porozmawiać o tym, co nie działa. Co mimo tej pracy, która została wcześniej wykonana, jednak może nie do końca zagrało, jakie są potrzeby. Więc to jest jedna z takich technik czy aktywności, które możemy zastosować. Ja uważam, że cały czas ważna jest później też komunikacja tego, dlaczego my pewne rzeczy robimy, bo może się okazać, że tak naprawdę okej, mamy już ten system, ale nadal w niektórych miejscach w organizacji nie ma takiej akceptacji tej zmiany. Inaczej sytuacja wygląda, kiedy jeden system zostaje zupełnie zamknięty i jest tylko jedna możliwa opcja. Natomiast no, są różne sytuacje. Zdecydowanie fajnie jest też organizować spotkania z zespołami, z departamentami, cały czas budować świadomość tej zmiany, pytać też ludzi, czego potrzebują, bo wydaje mi się, że to jest najistotniejsze. My możemy dużo rzeczy wymyśleć, zorganizować i przeprowadzić, ale może się okazać, że to nie jest najlepszy strzał, to co nam się wydawało. Więc ja bym zaczęła od zebrania danych, informacji. To też nie muszą być te ankiety, o których rozmawialiśmy. To może być zwykła rozmowa czasami, tak? Może być zwykła rozmowa i to też się sprawdza fantastycznie. A powiedz mi, czy to oznacza, że jeżeli dowiadujemy się na przykład w takich focus grupach, czy podczas rozmowy, czy jakiejś ankiety, że coś jednak jest nie tak, coś projekt dowiózł i nie działa, czy wtedy jakby odpalany jest nowy projekt, wracamy do poprzedniego projektu, jak to zazwyczaj działa w organizacjach? Miałaś może takie doświadczenie, czy raczej jest to na tyle rzadkie, że się nie wydarza? Wiesz co, ja zastanawiam się, czy właśnie miałam taką sytuację, że było na tyle źle, że trzeba było na nowo tutaj budować zespół projektowy i robić krok wstecz. Chyba nie. Chyba jeżeli coś się dzieje nie tak, to jest zawsze budowanie na tym, co już mamy. Tak mi się wydaje. Natomiast są na kolejne takie pytanie, które się pojawiło na czacie, a konkretnie jak badasz właśnie ten pozytywny wpływ zarządzania zmianą po go live, czy no w zasadzie brak problemów jest w jakimś stopniu miarą, tak sobie myślę, ale czy są jeszcze jakieś inne metody badania,
uzasadnienia w ogóle posiadania change managera w projekcie. Mhm. Wiesz co, tutaj wrócę do początku, bo tak naprawdę my powinniśmy, rozpoczynając zmianę, określić, jak my będziemy definiować jej sukces i określić jakieś mierniki, jak my będziemy w ogóle siebie mierzyć jako może nie siebie, ale te efekty naszej pracy. I to są różne miary, bo też takie rzeczy robimy w obszarze project managementu, więc no idealnie jest, jak my możemy po prostu wspólnie określić to, jak będzie ten sukces projektu definiowany i w oparciu o to określamy, na ile udało nam się ten sukces osiągnąć i te efekty zrealizować. Natomiast tutaj bardzo istotna rzecz, o której chciałabym, żebyśmy pamiętali, często, bo tak naprawdę to, o czym nam zależy, to na czym nam zależy, to są te benefits, ta value, którą my chcemy dostarczyć organizacji. Natomiast bardzo często jest tak, że my nie jesteśmy w stanie od razu po go live'ie zobaczyć tego sukcesu, zobaczyć tych efektów i ich zmierzyć. Potrzeba trochę czasu do tego, żeby organizacja i ludzie, którzy są często, przede wszystkim ludzie, którzy są częścią tej organizacji, dostosowali się do tych nowych sposobów pracy, zaczęli pracować z tym nowym narzędziem, zbudowali taką płynność w tej pracy i dopiero z czasem możemy zobaczyć te benefity i je zmierzyć. I to jest coś, z czym, to jest często wyzwanie change managera, bo ludzie chcą widzieć efekty już tu i teraz, tego, w co zostały zainwestowane pieniądze, czas, energia. Natomiast czasami, nawet często, nie jesteśmy od razu po go live'ie powiedzieć, że słuchajcie, mamy to, bo musimy po prostu często na to poczekać. Dlatego chciałam też na początku rozróżnić ten go live, że go live to może być, powiedzmy tam, powoli końcówka projektu, ale dla change managementu to nie jest absolutnie jeszcze koniec. Warto powiedzieć w zasadzie, czy też głośno, że dla project managera, który rozumie, czym się różni outcome od outputu, też niekoniecznie go live jest momentem, w którym umywa ręce od projektu, prawda? Więc też jakby w dalszym ciągu powinien wspierać zarządzanie zmianą, czy właśnie utrzymanie tego projektu bardzo często. Okej, w innym zakresie niż do tej pory, ale jednak mimo wszystko. Tak. To zdecydowanie, ale wiesz, to jest z jednej strony świadomość project managera, a z drugiej strony świadomość organizacji, bo często się zdarza tak, że po prostu kończysz jeden projekt i na PM-a czeka już następny i często nie ma tej przestrzeni na to, żeby zostać jeszcze na projekcie. Często jest po prostu handover do biznesu, jest osoba, powiedzmy, w biznesie odpowiedzialna za to, żeby tutaj zostać, przypilnować i monitorować dalsze losy, można powiedzieć, tego outputu. Natomiast oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy project manager ma tę przestrzeń i też jest na tyle świadomy, że może tą swoją rolę kształtować w taki sposób, że zostaje troszkę dłużej na projekcie. Mamy jeszcze jeden komentarz od Magdy, że niekoniecznie brak problemów jest takim wskazówką, że zmiana dobrze przeszła, ponieważ ludziom czasami się nie chce mówić, że coś jest nie tak. Oczywiście, że nie, ale tak, słuchajcie, to nawet nie jest tak, że nie chce się mówić, tylko ludzie się często boją mówić, nie czują się komfortowo, żeby mówić i to jest tak, jak nie ma problemów i jak wszyscy są zadowoleni i nie ma żadnego feedbacku, to jest trochę tak, jakby powiedzieć, że nie ma zakażeń w szpitalach. To jest naprawdę, to nie ma, jeżeli mamy taką sytuację, że nie słyszymy feedbacku, jeżeli mamy taką sytuację, że faktycznie jest cisza, to wcale nie znaczy, że ta akceptacja jest, wręcz przeciwnie, to jest znak do tego, żeby zacząć bardziej dopytywać i szukać przyczyn, dla których ludzie nie chcą się tak naprawdę albo boją się dzielić swoimi odczuciami. Zdecydowanie opór przed zmianą to jest coś zupełnie naturalnego. My tak jesteśmy skonstruowani, nasz mózg tak działa, że ten opór się pojawia, bo my jesteśmy wyrzucani ze swojej strefy komfortu i to nie jest fajne, to nie jest przyjemne. Kiedyś usłyszałam od, to nie jest moje, to bodajże Sylwia Kulikowska powiedziała coś takiego, że ta strefa komfortu to jest taki cif, bo tam jest ciepło i fajnie. I my nie chcemy wychodzić z tej strefy komfortu, no i to jest absolutnie naturalne. I w momencie, kiedy my słyszymy o tym, że jest opór, to znaczy, że dobrze się dzieje, w sensie to jest naturalne i my możemy wtedy zareagować, bo nie wiemy tego, czego nie wiemy.
Jeżeli nie dostaniemy tego feedbacku, no to okej, dojdziemy do pewnego momentu ze zmianą, ale później zobaczymy, że kurczę, coś nie działa, że jednak te efekty nie są takie, jak byśmy chcieli. I wtedy pojawi się pytanie, na którym etapie coś nie zadziałało. Więc zgadzam się, tak. Magda to była, tak? Magda. A ja mam takie pytanie, bo cały czas słyszy się, coraz częściej się słyszy tak naprawdę właśnie fraza change management, zarządzanie zmianą, aspekt ludzki. To troszkę się robią takie buzzwordy, jak swego czasu agile, wszyscy winni będziemy biegać w sprintach. No, i zastanawiam się, jak odczarować troszeczkę te określenia. Czy to rzeczywiście jest tak, że to jest po prostu moda, czy może... Wiesz, jesteśmy w stanie rzeczywiście zmierzyć to w jakiś konkretny, zunifikowany sposób. Wspominałeś już troszeczkę o tym, że określamy sobie cel i go dowozimy. Natomiast czy można to pokazać rzeczywiście w organizacjach, nie wiem, na przykład w sposób finansowy, że to się opłaca, bo na przykład nie trzeba dodatkowych projektów odpalać albo inne rzeczy, czy raczej jest to no właśnie ten aspekt miękki, który ciężko zmierzyć? Wiesz co, no na pewno można podejść do mierzenia zarządzania zmianą i efektów w taki sposób oparty na danych i oparty na danych finansowych, natomiast to jest trudne. Przy czym są już dane, z których my możemy skorzystać, chociażby raporty prosajowe, gdzie takie informacje są dostępne, więc mamy jakiś taki punkt startowy. Natomiast fajnie na początku, jeżeli chcielibyśmy faktycznie jeżeli mamy taką sytuację, że musimy w jakimś sensie sprzedać pomysł zarządzania zmianą w organizacji, fajnie byłoby na przykład móc umówić się na przeprowadzenie takiego pilotu, że słuchajcie, zrobimy to tak jak należy, zrobimy ten change impact assessment, określimy ile tej zmiany potrzeba i dostosujemy narzędzia, dostosujemy techniki, przeprowadzimy to w taki, a nie inny sposób i określimy mierniki tego sukcesu i później porównajmy to do innych inicjatyw, bo ciężko jest porównywać coś do niczego, bo jeżeli nie ma baseline'u żadnego, to możemy pokazać tylko efekty, ale ciężko będzie nam oddzielić tak naprawdę jedno od drugiego, co tu było zmianą, co nie było. Więc też, żebyśmy się w tym za bardzo nie zakopali, bo koniec końców ważny jest ten efekt biznesowy i wydaje mi się, że bardzo fajnie jest porównywać te efekty między projektami, ale nie tylko efekty w taki sposób bardzo, tak jak mówię, ten oparty właśnie na danych i na finansach, bo w tym całym procesie przygotowywania ludzi do procesu zmiany, do zmiany, bardzo ważne jest to, jak oni sami się czują w tym procesie. I wydaje mi się, że takie badanie też satysfakcji pracownika i opinii, jak to było, czy czujesz się gotowy do tej zmiany, jak to porównujesz z poprzednimi projektami, to też są dane, prawda? Więc ja też bym, jeżeli jest nie taka, ma... Taka ważna metryka w firmach, która się nazywa bardzo często z angielskiego attrition, czyli jaki moment przemiał ludzi, czyli... Tak. Tak. Po prostu jaki mamy obrót tych ludzi. To tak naprawdę dobre zarządzanie zmianą, dobre przeprowadzenie na przykład dużej tranzycji, nie wiem, wdrożenie nowego systemu i tak dalej, który jest wsparty zarządzaniem zmianą, mimo wszystko będzie utrzymywał w ryzach ten współczynnik. Natomiast jak zarzucimy ludzi wieloma zmianami z każdej strony, które nie były w żaden sposób komunikowane, żaden sposób nie były impact mierzony, no to prawdopodobnie ten współczynnik chociażby będzie zawyżony po takim projekcie najprawdopodobniej. No bo rynek jest chłonny, mówimy tutaj o rynku pracownika, jakby nie było, a Piotr Parys jeszcze podpowiada, że jak najbardziej można obliczyć return of investment z zarządzania zmianą albo rozpisać odpowiednio business case, więc wydaje mi się, że tutaj mamy tę tezę, że to jest tylko buzzword chyba wybronioną. Tak, no wiesz, tak jak wspominałeś właśnie, kiedyś to było tak, że jest ten agile, to po prostu było modne. Mi się wydaje, że teraz change management zaczyna być takim obszarem bardzo popularnym i wiesz, z jednej strony ta popularność, okej, oby się nie skończyło na tej popularności, nie? Ale my przez zarządzanie zmianą naprawdę dużo wartości dostarczamy organizacji i cieszę się, że doszliśmy do takiego momentu, jesteśmy w takim momencie, bo naprawdę widzę dużą zmianę między tym, co jest teraz, a 3 lata temu, gdzie rośnie ta świadomość i wdrażamy
tą zmianę, te elementy zarządzania zmianą, bez względu na to, czy my mamy faktycznie dedykowanego change managera, czy nie. I to jest fajne, bo to nie chodzi o to, że zawsze na każdej zmianie, w każdej organizacji musi być dedykowana osoba od wszystkiego, ale też wychodzimy. I to jest ważne, wracając do roli project managera, żeby wychodzić poza to pudełko z napisem project management. To nie jest tak, że będąc kierownikiem projektu, my możemy robić wyłącznie, tylko i wyłącznie to, co jest w definicji, pod definicją project managera w PMBOK-u, to tak nie działa. Zresztą, tak jak już rozmawialiśmy, zazwyczaj to jest bardzo, no, dużo szersza definicja niż to. Tak, powiedzmy. Tak. Piotr Parec jeszcze podpowiada, że w takich sytuacjach, gdzie zarzucamy zmianą ludźmi zmianami, to jest za duże change saturation. Myślę, że o tym długo porozmawiać, jakbyśmy jeszcze weszli w change saturation i dość. Tak, tak, change load jeszcze, ale do tego też nawiązałeś już, że właśnie za dużo zmian w tym samym czasie, które wpływają na te same grupy, no to nie pomaga. Na pewno nie. No bo potrzebujemy tego jednak okresu stabilizacji mimo wszystko, mimo iż te zmiany następują coraz szybciej. Ale wspomniałeś o tym, że project manager właśnie musi gdzieś tam znajdować tą wiedzę, rozszerzać swoje kompetencje w zakresie właśnie zarządzania zmianą również, bo nie zawsze mamy taki komfort, że mamy change managera w swoim zespole. Stąd pytanie, to biorąc pod uwagę właśnie te zmieniające się, szczególnie w ostatnim czasie, potrzeby biznesowe, wymagania dotyczące roli PM-a w naszych organizacjach, na co powinniśmy zwrócić szczególnie uwagę, planując swój rozwój kariery w tym zawodzie? Jeżeli chodzi właśnie o wpływ change managementu na rolę PM-a w przyszłości. Wiesz co, wydaje mi się, że tak bardzo odpowiem tutaj, no bo tak, obecnie nadal wiele organizacji nie ma change managera, takiej roli, takiej osoby, która zajmuje się tym obszarem. I wydaje mi się, że to jest te umiejętności w obszarze zarządzania zmianą, one nie są wyłącznie zarezerwowane dla change managerów, więc to jest według mnie taki naturalny obszar, w którym do którego no, zachęcałabym project managerów, żeby poszerzali swoją wiedzę i umiejętności. Teraz mamy dostęp do tak dużej ilości materiałów, też często bezpłatnych, więc naprawdę to wszystko jest na wyciągnięcie ręki i powoli, krok po kroku praktykować to, próbować wdrażać te narzędzia, próbować przekonywać ludzi, bo mi się wydaje, że to jest ten taki no, trudny moment, żeby przekonać pewne osoby do czegoś, no ale niestety wydaje mi się, wydaje mi się, że my najlepiej przekonamy do pewnych rzeczy ludzi, jak pokażemy, że coś działa. Czyli więc trzeba. Do wprowadzenia zarządzania zmianą w organizacji potrzeba jednak zarządzania zmianą. No trochę tak, ale musi być ten taki, gdzieś trzeba zacząć, tak? Musi być ten starting point i on się może zacząć tak naprawdę od nas. Ja myślę, że bardzo istotne jest to, przez to, że my jako project managerowie, change managerowie, my funkcjonujemy w takim środowisku bardzo, bardzo złożonym, to jest takie matrix environment, gdzie my nie mamy bezpośredniej authority nad osobami, z którymi pracujemy, my musimy sobie to zbudować naszą własną pracą, z tytułem, który mamy, a ten tytuł to nie jest senior executive, tylko to jest project manager, junior PM, project coordinator, natomiast ja wierzę w to, że my wszyscy mamy tą przestrzeń do kształtowania swojej roli i wydaje mi się, że jedną z takich umiejętności, to jest taka trochę zmiana, mindset shift, którą musimy sobie w jakimś sensie zaaplikować, że my możemy nadal pokazywać takie leadership, mimo tego, że nie mamy tytułu. Wydaje mi się, że bardzo wiele osób, zwłaszcza początkujących project managerów, ale nie tylko, bo to jest coś, co możemy przełożyć tak naprawdę na każdy obszar biznesowy. Wydaje się nam, że ten leadership przychodzi z tytułem, a ja uważam, że jest zupełnie odwrotnie. My najpierw musimy pokazać ten leadership, najpierw musimy pokazać to, że bierzemy odpowiedzialność, że nam zależy i robimy to, co trzeba, a nie to, co jest w moim job description. I później przychodzą tytuły. I wydaje mi się, że to jest taka najistotniejsza kwestia, czyli właśnie takie budowanie swojej roli w oparciu o bycie proaktywnym, o testowanie tych narzędzi, o wykorzystywanie ich, pokazywanie, że pewne rzeczy działają. I to, o czym już wspomniałam, ale takie podchodzenie do swojej pracy w oparciu o to, jakie są nasze cele biznesowe, czyli nie skupiamy się tylko na tym, że musimy dowieść
system, czy proces, czy new ways of working, ale po co my to robimy? Bo tylko w taki sposób będziemy mogli zbudować tą akceptację zmiany, na której tak bardzo nam zależy. Czy tak naprawdę z tego, co mówisz, co ja usłyszałem, to to, że mimo wszystko zarządzanie zmianą, czy te narzędzia zarządzania zmianą będą bardzo pomocne we wdrażaniu podejścia, które stosuje zarządzanie zmianą w organizacji. Tak. U Kotera mówimy o budowaniu sojuszy, a o tym powiedziałaś, żeby przekonywać ludzi, żeby budować taką komórkę, która będzie wiedziała, na czym to polega i jaka jest w tym wartość. A z kolei w modelu ADKAR od Prosaya mówimy o awareness, czyli chociażby o tym, żeby ludzie wiedzieli, że jest coś takiego jak zarządzanie zmianą i że jest z tego wartość, że na przykład to, że nam ludzie się zwalniają po projektach, to też może być związane z tym, że tego zarządzania zmianą być może właśnie zabrakło, więc jak najbardziej zgadzam się tutaj z tobą, że nawet świadomość tego, że jest coś takiego, znajomość kilku narzędzi na początek dla PM-a pewnie będzie dobrym krokiem i na pewno taką kartą, która będzie przewagą konkurencyjną na rynku. Myślę, że tak, myślę, że zdecydowanie. A jeżeli już o tym mówimy, o przewadze, to jakie książki i źródła poleciłabyś, żeby właśnie nasi PM-i mogli sobie doczytać o narzędziach i zacząć stosować w swoich projektach? Tak, jeżeli chodzi o książki, to mam przygotowanych tu kilka książek, bardzo różne. Pierwsza książka, którą bym chciała polecić, to jest tak naprawdę pierwszy podręcznik, mój podręcznik taki zarządzania zmianą, z którego uczyłam się do swojej pierwszej certyfikacji jeszcze w Londynie. I on jest trochę teoretyczny, nie będę ukrywać, ale to jest też coś, czego ja potrzebowałam na samym początku, bo chciałam naprawdę zrozumieć, co się kryje pod tym pojęciem zarządzania zmianą i jak to wygląda z takiej perspektywy teoretycznej. I to jest książka Cameron i Green, Making Sense of Change Management. Naprawdę, naprawdę bardzo fajna książka. I to jest książka, której też nie trzeba jakoś specjalnie czytać od deski do deski. Tylko tak jak mówię, jest tu trochę teorii, więc na to trzeba się przygotować, ale książka naprawdę świetna, jako taki początek wprowadzenia do zarządzania zmianą, naprawdę fajnie, fajnie się sprawdza. Druga książka w tematyce bardzo bliskiej mojemu sercu, bo tutaj to już jest książka, która dotyka tematyki związanej z takim, no to jest psychologia po prostu, kwestie związane z psychologią, z osobowością, z naszym temperamentem, z oporem przed zmianą i książka, która tak naprawdę wydaje mi się trochę wypełnia lukę na tym polskim rynku, jeżeli chodzi o tego typu pozycje. To jest Psychologia i praktyka zmiany organizacyjnej Sylwii Celińskiej. Naprawdę fantastyczna książka, zresztą mocno pozaznaczana, jak większość moich książek. Naprawdę, naprawdę fajna. Tę książkę bardzo gorąco polecam osobom, które chciałyby lepiej zrozumieć, dlaczego zmiana jest trudna z takiej perspektywy psychologicznej. Mam jeszcze książkę, która jest dość specyficzna, bo to jest książka, która nie jest skierowana ani do project managerów specyficznie, ani do change managerów, ale do osób, które przechodzą przez zmiany. I to jest książka, która ma takie ciekawe, zawiera w sobie takie ciekawe porady, jak sobie z tą zmianą poradzić, a raczej jak sobie poradzić w zmianie. To jest Survival Guide to Change. Employee's Survival Guide to Change. Naprawdę to jest taka króciutka książka, mniej niż 100 stron, duża czcionka i obrazki, więc to dosłownie jest lektura na jeden wieczór, ale zawiera bardzo fajne też ćwiczenia, jak po prostu ułatwić sobie to przejście przez zmianę. I mam jeszcze dwie książki, mamy czas? Jasne, mogę jeszcze pewnie, dwie? Pewnie dobrze, bo tak zostawiłam je na koniec, bo też tak, jak już jesteśmy w takiej kategorii książki lekkie, szybkie i przyjemne, to zupełny klasyk, dlaczego warto otworzyć się na zmianę i jakie jest ryzyko, jakie może być ryzyko tego, że jednak no, zostajemy tu, gdzie jesteśmy i utrzymujemy ten swój status quo. Kto zabrał mój serw? Też znowu bardzo króciutka książeczka, mniej niż 100 stron i naprawdę, naprawdę warto. Fajna, fajna, lekka, przyjemna, też dosłownie na jeden wieczór. I teraz już taka zupełnie wisienka na torcie, książka, która też nie jest jakoś specjalnie skupiona wokół change managementu czy project managementu, to jest taka książka, którą tak naprawdę wydaje mi się, że każda osoba, która komunikuje, a kto nie komunikuje teraz, prawda, powinna przeczytać, bo jest naprawdę świetna. Zaczynaj od dlaczego, Simon Sinek, Start with Why.
Naprawdę fantastyczna książka i ona bardzo, bardzo zmieniła sposób, w jaki ja zaczęłam konstruować, budować różnego rodzaju przekazy, pracować z komunikacją w organizacjach. Naprawdę, naprawdę inspirująca i pokazuje to, jak ważne jest to zaczynanie od dlaczego i komunikowanie tego, dlaczego my pewne rzeczy robimy. Dużo przykładów praktycznych. Super, polecam. No i czytać o bardzo przyjemnie Simon Sinek, to jest mimo wszystko mistrz storytellingu, jakby nie było, więc, więc to prawda. Można sobie pozwolić na taką rozpustę książkową jak najbardziej. Mamy jeszcze jedno ostatnie pytanie od naszych widzów, a konkretnie co z agentami zmiany? Jak widzisz ich rolę w zespole change managementu i oczywiście, bo oczywiście zespół change managementu to nie jest sam change manager. Oczywiście. Z agentów zmiany? Oczywiście, tam gdzie ma to sens, bo ja to zawsze, ja jestem bardzo pragmatyczna w tym podejściu, tak jak wspominałam, zawsze zadajmy sobie pytanie, po co coś robimy. Natomiast zdecydowanie change agents, change champions, jakkolwiek byśmy ich nie nazwali, odgrywają bardzo ważną rolę, bo my jako change managerowie nie jesteśmy w stanie być wszędzie. Line managerowie też nie są w stanie ogarnąć takiej ilości zmian, z jakimi teraz mamy do czynienia. Gdzieś się spotkałam z takim podejściem, że w ogóle change management to jest bez sensu, bo tak naprawdę zmianą powinien zarządzić manager i to jest częścią jego roli. Więc no, odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego to się nie dzieje, prawda? I dlaczego to nie jest do końca skuteczne. Oczywiście, tak jak wspomniałam, managerowie odgrywają bardzo ważną rolę, natomiast potrzebują wsparcia. I takie wsparcie między innymi mogą uzyskać od change agentów. To są takie osoby, które pomagają nam przeprowadzić te zmiany w określonych zespołach. To są osoby, które pomagają nam kaskadować komunikację, pomagają nam określać to, czy i gdzie pojawia się opór, pomagają tak naprawdę w wielu kwestiach też takich stricte organizacyjnych, bo ja jako change manager ja nie znam wszystkich, ja nie znam połowy, ja nie znam mniej niż połowy organizacji, prawda? Mhm. Pracując z change agentami, to są osoby, które też bardzo dużo informacji dostarczają change managerowi, project managerowi, pomagają określić, jakie są te najlepsze fora, na których my powinniśmy się pojawić, żeby pewne rzeczy zakomunikować, żeby o pewne rzeczy zapytać. I change agents i change champions to są takie osoby, które bardzo pomagają nam zapewnić, że ta zmiana jest trwała, bo koniec końców, ja powiedziałam, że po go live change manager jeszcze zostaje trochę, ale jest taki moment, gdzie już idziemy dalej. I change agents, będąc nadal w tych zespołach, już może nie mają tego kapelusza, że jestem change agentem na konkretnym projekcie, ale w związku z tym, że to są osoby, które najsilniej były zaangażowane w tą zmianę, najbardziej były pozytywnie do niej nastawione, entuzjastyczne, budowały tą świadomość zmiany i tą chęć zmiany w swoich zespołach, no są tam dalej i bardzo pomagają w tym, żeby to wszystko nadal się tam kręciło, więc bardzo tak, to jest fajnie, że ktoś o to zapytał i dodał na koniec, bo faktycznie to jest bardzo ważne. Ja myślę, że to jest temat w ogóle na osobny wywiad, na który już zapraszamy, Fiola, jak już najbardziej. Dziękuję. Ale tak sobie myślę, że właśnie ci change agenci, tak słowem jeszcze podsumowania, to są właśnie te osoby, które są naszymi early followers, które są tak naprawdę najważniejsze. Jeżeli mamy pierwszych followersów, którzy pójdą za zmianę, to oni są takimi naturalnymi liderami, którzy poprowadzą całą resztę, przeprowadzą przez tą zmianę, prawda? Tak, spodobało mi się to, co powiedziałeś, tacy naturalni liderzy zmiany. No dobrze, to tyle z naszej strony dzisiaj. Chyba już ci nie będę pytaniami męczył. Dziękuję też naszym widzom za pytania. Dziękuję, Wiola, jeszcze raz, że przyjęłaś zaproszenie. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. W kolejnym tygodniu na wywiad bodajże będzie z Mirkiem odnośnie narzędzi zarządzania projektami, Mirkiem Dąbrowskim. Więc też warto się pojawić. Mirek jest znany z tego, że lubi dobrze zażartować, więc na pewno będzie zabawnie i śmiesznie. Ten wywiad już poprowadzi Szymon Górnik. Wróci z urlopu nasz nadsztygar, także bardzo nie lubi, jak się go nazywa nadsztygarem, więc specjalnie tak to zrobiłem, bo stąd nie wykasuję, a z posta wykasował. Bardzo jeszcze raz do dzisiaj. No cóż, udanego wieczoru i do usłyszenia na następnych wywiadach. Trzymajcie się, cześć. Cześć.